Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału EMSC2TV, na którym standardowo zajmuję się StarCraftem, zajmuję się nim zawodowo już od pewnego czasu, ale tego wszystkiego streamuję go przede wszystkim. Od dwóch ponad lat. No i postanowiłem nagrać w końcu ten poradnik. Jak streamować? To wszystko będzie myślę w dwóch częściach albo też trzech. Zaczynamy więc pierwszą część. Podstawowe omówienie, co to jest streamowanie, no to jest wysyłanie obrazu na żywca do jakiejś platformy stream, streamingowej, tak zwanej. Tudzież mamy tak naprawdę teraz jedną, która króluje, jest nim Twitch. Ale o tej platformie może za chwilę. Pierwsza podstawowa rzecz to. Jaki potrzebny nam jest sprzęt, aby móc wysywać materiał na żywo, i żeby ktoś to oglądał, i żeby nas wszystko nie bolało, żeby oczy po prostu nie bolały. No proszę Państwa, jaki potrzebny jest sprzęt? No mocny! No właśnie, podstawowa rzecz, procesor, jaki potrzebujemy procesor, dzisiaj w ogóle będziemy omawiali to, co ja teraz Wam opowiem. To hardware jest potrzebne do programu OBS Open Broadcast Software i to jest bardzo ważne. Mamy dwa programy, jest im Xsplit oraz OBS. Teraz omówię sprzęt potrzebny do OBS-u, do OBS bo się trochę różni od tego co jest do um, Xsplita. Więc pierwsza rzecz AMD czy Intel? E, oczywiście zaczynamy teraz wojnę i przeciąganie. Intel, Intel, AMD, AMD, Intel i tak dalej. Mamy wojny e, fanboy. Ja teraz powiem szczerze, mam obydwa procki. Mamy i piątkę najnowszą i mamy FX8350. I teraz, co do czego jest używane? Bo ja streamuję trochę inaczej, czy będę wam opowiadał, ale o tym w odcinku numer 3. Sprawa jest prosta. Macie dużo kasy? Możecie spokojnie sobie kupować i piątkę. Chcecie streamować, ale nie macie za dużo pieniędzy? AMD wam też w 100% starczy. Wszystko dzięki temu, że OBS jest programem, który nie zjada zbyt dużo mocy. Bez problemu, to będę pokazywał streamy na podstawie SC2. Bez problemu wam SC2 uciągnie 720p wyślecie, nawet 1080p wyślecie, ale to i tak nie ma sensu, bo mało kto jest w stanie to oglądać, to już po prostu takie wariacje są tak naprawdę. To już co za dużo to nie zrobię, jak to tutaj mówię. Pamiętajcie, że w Polsce internet nie pozwala, żeby wszyscy dostawali w dobrej jakości 1080p, więc sprzęt. Ktoś powie, i7 trzeba brać, najmocniejszy sprzęt, od razu. I ja powiem, nie, spokojnie, pomyślmy do czego potrzebujemy, posprawdzajmy parę rzeczy. Przede wszystkim 8350FX wypada w testach, jeżeli chodzi o streamowanie, bardzo podobnie do i7, z tego względu, że lepiej sobie radzi z tym wszystkim. I nie wiem, bym powiedział, nie będę teraz udawał, z, udawał że się na tym idealnie wszystko znam, Ilość wątków, rdzeni, mnie to nie obchodzi. Niby tu jest 8, nie, mnie to nie obchodzi. W testach wypada lepiej od i7. Jeżeli chodzi o same działanie gier, no to jak wiemy, nie działa to zbyt dobrze, bo gry nie są podtopisane. Ale jeżeli chodziło o test na przykład Krajiz za trójki podczas streamowania, 8350 FX zjadał i7, a różnica to było około. 300 zł, chyba w tych procesorach, czy 400 nawet, więc trochę tego było. Więc pomyślcie, co macie. Macie słabszego MDK, jakiegoś jakieś 950, chyba taki, spokojnie, jak macie obs wam pójdzie. Procesor nie jest tak naprawdę problemem. Jeżeli kupiliście procesor w ostatnich, powiedzmy sobie, dwóch latach, i nie był to już sprzęt wtedy taki z najniższej półki, bez problemu wam pójdzie. No i trójce zapomnijcie o tym, i trójka nie pociągnie, i jego odpowiedniki MDK też nie pociągną zbyt dobrze z Simu, bo gra będzie słabo chodziła. Następna rzecz, no, coś takiego jak RAM 8 GB, trójki, oczywiście, ilus starczy. Więcej nie potrzebujecie tego. Grafika, dużo osób się mnie pyta, Emilu, ale słuchaj, no, grafika, no, przecież trzeba jakiegoś Titana mieć. Przynajmniej potrzeb. To jest, cholera, zepsułem te. Co jest, popsułem coś. Potrzeba jak największej, jak. Naj Co ja żem popsuł na tych skrótach? Przecież potrzeba jak najmocniejszej grafiki, żeby streamy działały. Muszę tego Titana kupić. No, to ja Wam mówię, nie. Grafika prawie w żaden sposób nie działa. Jeżeli chodzi o streamy, jeżeli grafika pociągnie wam grę, to pociągnie wam też stream. Grafika jest niepotrzebna. Jedna jeszcze ważna rzecz na temat sprzętu: dobre chłodzenie na procesorze, bo procesor będzie się grzał i niezbyt mała obudowa. Żeby tam po prostu nie było małego piekiełka. No dobra, więc to wszystko, szło, to wszystko. Było przekazane do OBS-a. Przejdźmy może więc do tego cudownego programu. Jak widzicie, się otworzył mi się um, z StarCraft, już miałem go przygotowanego. Open Broadcast Software, darmowe oprogramowanie. Wpiszcie sobie OBS w Google, znajdziecie. Um, co jest z nim fajnego? Jest darmowe. Co jest w nim złego? Co, zresztą jego autor też przyznał, to jest po prostu nawarstwiające się rzeczy, były narzucane na siebie i on jest troszeczkę napisany w sposób, bądźmy szczerze, syfny. Nie jest wszystko, co powinno być, po prostu dokładał, 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 robił taki wielki tort, to się teraz ma zawalić e, i on od nowa chce napisać OBS-a. No ale dobra, podstawowe rzeczy. Mamy OBS. No dobra, chcemy streamować, ale dobra, gdzie? Gdzie trzeba streamować? Mamy dwie, mamy jedną tak naprawdę najbardziej popularną stronę i jest nim Twitch TV e, jest nim aktualnie Twitch. Tu już widzicie, jestem zalogowany na Twitchu. Ehm... Jaki plus jest Twitcha aktualnie? No, przede wszystkim taki on jest monopolistą. To jest totalny monopol, jeżeli chodzi o streamy. Teraz prawie żadnych innych platform nie ma, o inne jeszcze wam opowiem. E, zakładamy sobie grzecznie konto, każdy może streamować, ale też co którzy chcą streamować i zarabiać. Na Twitchu tego nie zrobicie od razu. Musicie mieć program partnerski, to jest raz, a dwa. Jak będziecie mieli nawet program partnerski, e, to reklam na Polskę żadnych już nie ma. To się skończyło, było rok, było fajnie, pięknie korzystałem z tego, teraz już nie ma. No ale dobra, macie już Twitcha, chcecie, chcecie tam streamować, bo tak, 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 wszyscy tam siedzą, tam jest rok, tam jest każdy. Musi być na Twitchu. Odradzam Wam Twitcha, jeżeli chcielibyście kiedyś w jakiś sposób na to zarobić, to nie udzie. No ale jeżeli ze znajomymi, to może być Twitch. Jeszcze jeden minus jest taki, że jeżeli aktualnie zaczyna się LCS, czy jakieś tam to ta cholerstwo od LoLa, no to będziecie mieli duży problem, bo będą straszne, straszne lagi. Zakładacie konto. Na Twitchu, no i teraz dodajecie je sobie do obs -a. Co robimy? Pach. Ustawienia jest. Podstawowe rzeczy, omówienie OBS-a. Tutaj nic ciekawego nie ma. Przeskakujecie. Kodowanie. No i właśnie, teraz podstawowa rzecz. Eee, kodowanie. Zostawiacie wszystko tak jak jest. Musi być tylko. Najlepiej, żeby było CBR. Co to jest. CBR, jak jest napisane? Stały bitrate, więc taka sama prędkość jest wysyłana. Takie same dane są wysyłane cały czas. Jaki potrzebujecie net do streamu. Ale skacze w tym wszystkim. Słuchajcie, czwórka to jest tak bardzo, bardzo dobrze. Wysyłu. Pobieranie nie jest tak ważne. Czwórka wysyłu, trójka moim zdaniem to jest minimum, żeby w dobrej w miarę jakości to wyglądało. Dlaczego tak? Bo bitrate musicie ustawić minimalny moim zdaniem, żeby to wyglądało po ludzku i oczy nie bolały na 2000, czyli tak zwane 2 megabity. A całą resztę potrzebujecie na swój sprzęt, żeby Wam no nie lagowało, żebyście nie mieli wielkich, wielkich, wielkich lagów. Więc bitrate 2000, 2,5 pół, trzy, ja czasami dawałem 3, ale to rzadko kiedy daje 3, bo nie ma takiej potrzeby, nie widać różnicy. Następna rzecz, tu balans jakości, i zostawiamy wszystko tak jak jest. Jeżeli nie musimy kombinować, zostawiamy, to jest poradnik dla podstawowych. Następna rzecz, streamowanie. Okej, okay, no dobra, OBS-em można nagrywać do pliku, a można też nadawanie na żywo. Um, I teraz szukamy Twitcha. Jest Twitch, wybieramy serwer, owszem, możemy wybrać któryś sam serwer. Serwery czasami mocno lagują, można to sprawdzać, ale chyba nie w OBS-ie. Z tego co widzę, wybieramy pierwszy z brzega. To zaraz zrobimy na dwie sekundy, zmienimy. Pierwsze z brzega wybieramy, niech sobie będzie. Klucz streamu nie musimy tutaj dodawać tego, jeżeli yy, możemy się zalogować. Czemu to nie ma opcji zalogowania się? Kiedyś było. No dobrze, jeżeli jednak oni potrzebuje tutaj klucz streamu, gdzie go znajdujemy? Wchodzimy na Twitcha, Streamki, naciskamy szałki, tutaj wam się pojawi ten kluczyk. CTRL-C, CTRL-V, ja oczywiście Wam tego nie pokażę, zapisuje się, jest pięknie. Ponownie, ponowne łączenie, tak, jakby OBS Wam się, się tam jakoś rozłączył, no to warto to robić. Zapisz do pliku, odradzam, jeżeli macie słaby kompis słaby dysk, bo to będzie za bardzo obciążało Wam to wszystko. Następna rzecz, obraz. Mm, mm, obraz. Dobra, ja mam monitor ustawiony na 1920 na 1080 p nie chcę wysyłać takiego obrazu, bo jest zbyt mocny, za duży. Daję sobie na połowę. Ilość klatek fps Macie porządniejszy sprzęt, mocniejszy, możecie dać 40, 48 to już naprawdę trzeba mieć trochę lepszy komputer, 30 jednak spokojnie to jest starszy, 40 na 35 nawet już ładnie wygląda. Co jest ważne, karta graficzna, jeżeli ktoś ma mm, odpalonym w, w laptopie, chce streamować, ma dwie karty graficzne, tutaj może mieć trochę problemów, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Następna rzecz, zapisujemy tak zawsze zmiany, dźwięk. Domyślnie, domyślnie, tu nie trzeba nic zmieniać. Ustawienia, i tutaj było dwie sekundy. O, tutaj chyba było dwójka, jeśli się nie mylę. Tam było tak napisane: OBS będzie wam krzyczał. Jeżeli nie musicie nic zmieniać, nie dotykajcie tego. Trzymajcie się z daleka od tego. Naprawdę, tutaj dwójkę dajemy. Pak. Co to jest preset? Sposób, w jaki nam kompresowany jest obraz. Jeżeli macie internet 100 megabitów w jedną i w drugą stronę, dajecie ultrafast i bitrate w cholerę wysoki, macie słaby internet, dajecie preset bardzo niski, A na przykład komputer z NASA, to wtedy można poszaleć. A jak nie, zostawiacie. Nie warto się tym bawić. Jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o Intela i tu jest właśnie duży plus do OBS-a, jest troszeczkę jak QuickSync. Jest aktualnie zaznaczone, żeby było użyte, co to jest? To jest taka opcja, że całe streamowanie, całe obliczanie streamu, konwertowanie i wysyłanie, tak dalej, jest robione na układzie graficznym procesora. A to oznacza, że bardzo słamałe zużycie procesora jest w grze, a to znaczy, że macie więcej klatek w grze. Więc jeżeli macie i piątkę, właśnie do obs to jest akurat bardzo fajna rzecz. Pięknie to działa. Naprawdę fajnie to działa. Jak to trzeba ustawić? Zależy od płyty głównej, jaką macie, musi się odpalić, żeby ta grafika chodziła. Poszukajcie sobie w Google, zgodnie z waszą płytą, jak odpalić Synca. Wtedy zaznaczamy to. Jest odpalone i naprawdę nie ma dużych problemów ze streamem. No pięknie, śmiga po prostu cudownie. Yy, brama szumów mikrofonu, <grytanie> zostawmy to, ja się tego nie dotykam. No i dobra, jest już z nim odpalony, ale co dalej? Mamy scenę i tu jest to nieprzyjemna rzecz z OBS-em jego użytkowanie nie jest zbyt lajtowe. Dobra, dodajemy, mamy pierwszą scenę, dodajemy coś. Przechwytywanie gry, bo chcemy przychwycić grę, oczywiście, SC2. Gra musi być już odpalona, no i teraz szukamy gry. Jest StarCraft, okej, okay. pięknie. StarCraft zostanie odpalony, rozpocznij pogląd i jest, mamy StarCraft, wszystko ładnie, pięknie działa. 60 klatek jest, ciężko, żeby było mniej, było 60 klatek. Ehm... Możemy odpalić jakiegoś repa, cokolwiek, niech tam sobie pójdzie. To jest cały czas tylko podgląd i jeszcze nie wysyłamy. No ale dobra, chcę dodać jakieś zdjęcie. No to dajmy na to zdjęcie. Z1. Trochę to mało sympatyczne, takie przeglądanie. Dajmy na to. O, niech będzie coś takiego dorzucone. Mamy. Jest, pięknie. Wszystko ładnie działa. Stream chodzi, stream działa. Tylko teraz nie podoba mi się umiejscowienie zdjęcia. No to bierzemy edytuj scenę. I teraz możemy się tym bawić, jednak nie jest to zbyt no nie jest to zbyt łatwe. Pozycja, rozmiar można tutaj wszystko kombinować. Kolejność, co ma być niżej, co ma być wyżej, i jak widzicie, ręcznie nie da się tego przesunąć. Trzeba robić coś takiego jak przesuń w dół, no i pójdzie w dół. Przesuń w górę, i idzie w górę. Więc to działa właśnie w taki sposób. Mikrofon, może oczywiście jeszcze odpalić. No, mam wszystko wyciszone, bo w inny sposób to wszystko nagrywam. Nie przez obs jak teraz widzicie, i tak to wygląda. Można kolejne rzeczy dodać, pokażę slajdów, niech będzie, dodajemy parę tam rzeczy. Pach, odpalmy. No i on będzie się zmieniało co chwilę. Co jest y, niezbyt sympatyczne, nie można filmów spuszczać z tego, co ostatnio pamiętałem. Y, można filmy, nie ma filmów. Więc to jest jeden sposób. O, tutaj się już wszystko grzecznie zmienia. Pokazajów jest nam niepotrzebny. Więc w ten sposób dodajemy grę. Jeszcze można oczywiście dodać tak zwany obraz całego ekrana, Jak to się robi? Przychwytywanie przykład monitora. Cały pierwszy monitor będzie przechwytywany. Jest teraz już wszystko. Można jeszcze przychwycić okno, które chcemy. To był monitor, nie okno. I teraz jakie okno chcę, może dajmy na to Twitch, chcę, żeby okno Twitcha było przechwycone, więc widać okno Twitcha, yy, nie widać gry. No przechwytujemy co chcemy w takim wypadku. No, i dobra. To są te podstawowe rzeczy z OBS-a. U dołu jeszcze parę informacji: zgubione klatki. Jeżeli ktoś będzie Wam krzyczał lagi, 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 pierwsza rzecz, którą sprawdzacie, zgubione klatki. Jak tracicie, znaczy się, że najprawdopodobniej macie jakiś problem z łączem: przesadziliście po prostu w ustawieniach, za duży bitrate daliście, albo Wasz procesor może nie wyrabiać FPS-y. No, i a ja tutaj jest aktualnie, jak jest wysyłany obraz. No, ale to jest go na podglądzie. Ile FPS-ów jest też na bieżąco pokazywane. Więc to by było, jeżeli chodzi o obs -a. Jak chcecie nagrywać do pliku, no to już pokazywałem Wam, gdzie to jest. Gdzieś tutaj w streamowanie, tak jest. Wyjście do pliku. Okej, okay, więc to było pokazane na Twitch, ale jest jeszcze i co do platformy streamingowej mogę pochwalić się jeszcze. Jest coś takiego jak Motion Creates, um, inna platforma, i tutaj jest o tyle ciekawe, że możecie już zarabiać na samym początku, jak tylko macie. Zakładacie konto. Jak się dodaje w OBSie Motion Creeds? Żaden wielki problem. Dodajemy albo Daily Motion, chociaż radziłbym nie. Lepiej Custom Server. No i tutaj Live and Record. Mamy serwer. Wklejamy. To. Pach. Klucz też wklejamy. Na szczęście wy go całego nie widzicie. I normalnie leci stream. Przy czym jedna informacja, jeżeli chodzi o Motion i, um, i i. i OBS lepiej ustawić ciut mniejszy bitrate, bo OBS czasami szaleje i on wysyła czasami więcej niż powinien, niż może, i to jest dosyć ważne, o czym trzeba pamiętać. Ustawicie bitrate na 3000. On może wysyłać momentami 3,5, więc wasz internet może nie wytrzymać. Co jest ważne, to to, abyście cały czas testowali to. To nie jest tak, że te dane, które podałem, zadziałają na 100%. Trzeba potestować, trzeba pokombinować. Więc. Tutaj mamy OBS-a przedstawionego. Jeżeli chodzi o x będzie to w następnym odcinku i tam też porozmawiamy o sprzęcie, bo jednak do x potrzebny jest mocniejszy sprzęt, bo troszeczkę gorzej działa. To wszystko. A i nie, no to w sumie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I jeszcze jedna ważna informacja co do obs -a. jeżeli zrobicie. A tutaj się nie da tego robić. Minus obs właśnie. Nie możemy zaznaczyć jakiegoś na przykład. Chciałem pokazać wam tylko to. Nie mogę tego zaznaczyć. Nie ma czegoś takiego jak wycinanie kawałka, żeby zaznaczyć, co jest w Xplicie. Ale XSplit będzie w kolejnym. W kolejnym odcinku to by było na tyle w tym. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie się w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, to tak zwana łapka w górę. Mam nadzieję, że mniej więcej z grubsza Wam opowiedziałem, jak to wszystko wygląda. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, widzimy się następnym razem. Cześć wszystkim.